Dzień dobry, nazywam się Sławek Wierzcholski i chciałbym pokazać, jak można zagrać utwór Blues Train mojego autorstwa, zagrać rzecz jasna na harmonijce ustnej. Po raz pierwszy zagrałem ten utwór na płycie Nocnej Zmiany Bluesa w roku 1986. To była płyta Nocny Koncert. Gramy ten utwór do tej pory na koncertach, gdyż stanowi świetną bazę do improwizacji dla wszystkich instrumentów. Utwór jest bardzo prosty, oparty o zaledwie cztery dźwięki wydobyte z trzech kanałów. Na wdechu bądź wydechu. Mam na myśli najprostsze wykonanie tematu, można bowiem zagrać dwudźwiękami i z własnym akompaniamentem, tak jak grałem na początku. 10 lipca w Suwałkach postaramy się zagrać właśnie jak najprościej. Przypomnę bowiem, chcemy, aby ten temat zagrało jednocześnie 300 harmonijek. Jeśli nie utrzymamy dyscypliny, powstanie bałagan i chaos. Gram na harmonijce diatonicznej firmy Matthias Honer, to jest model Special 20, ale chodzi o to, abyśmy mieli z sobą harmonijki diatoniczne w tonacji C-dur, 10-kanałowe, właśnie takie jak ta. Gram w drugiej pozycji, czyli w tonacji G-dur. A zatem uwaga. I to wszystko. Do zobaczenia w Suwałkach.